Ja witam wszystkich panów, dobrze znanych radnych. Dla którego zostali zaproszeni funkcjonariusze Straży Miejskiej, dyskusja, która się miała miejsce podczas ostatniego posiedzenia zespołu koordynacyjnego bezpieczeństwa. Jednym z podnoszonych, jedną z podnoszonych tam spraw była czysta Straży Miejskiej. Kubły na śmieci zainstalowane na ulicach, których jest ponad milion, które są coraz rzadziej opóźniane. Ja już parokrotnie na przykład pisałam o zainstalowaniu kubła na śmieci, to teraz się nawazuje się, bo to pewnie Państwo za to odpowiadają. W dobrym poziomie rozdano, bo to zostało zrobione. Powoduje to oczywiście, że nie do pałki, bo nie wiem, że prawie, że legalnie to komu zarabiają, że nikt nie będzie już przejawić. Widzieliśmy, że została skierowana została zaproszenie do przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które na pewno z braku czasu, krótkiego czasu pomiędzy naszym miejscem a dzisiejszym posiedzeniem nikt nie mógł do nas przyjść. Mamy nadzieję, że takie spotkanie będzie miało miejsce właśnie w Urzędzie Bezpiecznego Krakowa, bądź też podczas posiedzenia. Dzięki bowiem, że my dzisiaj tutaj przyjęliśmy na uchwalić Sądu Roku Czystości i Bezpieczeństwa, to jest strona, która odpowiada za to, po tym, że dobrze się działo. Czyli możemy się dowiedzieć, jakie są terminy, mogę tylko kalendarz rozmów rozmowy i w ogóle, co na się odnosi mieszkańców tych rzeczy. A natomiast od Państwa, co możemy wspólnie zrobić, bo już ta akcja dzisiaj zainicjowana także starają zakony zespołu Bezpiecznego Krakowa i Komisji Praworządności, czyli sprzątanie brzegów białych, mogę się takiego jak to wypadły, jak tego żałuję. Natomiast to jest pierwsze, to jest jaskółka, miejmy nadzieję, że to czyni ta wiosna. Niemniej chcielibyśmy po prostu dowiedzieć się, czy możemy liczyć. Nie tylko na wsparcie, to wiem. Natomiast również na takie wspólne działania profilaktyczne, ale już jak o profilaktyce jest zapewne mówić, na konkretne działania, które mają znowu takie znaczenie dla nas ważne, po prostu żyło się i mieszkało lepiej w całym mieście, wciąż jeszcze później. Czy Państwo w ogóle dostaliście jakiekolwiek Szanowni Państwo, może pokrótce jakie są relacje pomiędzy firmą sprzątającą z Monitorem a Kierzyciem, a Strażą Miejską. Straż Miejska jednakowo podejmuje interwencje w stosunku do prywatnych właścicieli, jak i do terenów miejskich. Skuteczność naszych działań dotyczących terenów miejskich no jest taka, że naszą rolą jest uświadomienie odpowiedniej jednostki w tym momencie do no i kilkukrotne później wystąpienie z poleceniem zobowiązującym. Koniec końców były przynajmniej podejmowane czynności, które zmierzały do wyegzekwowania tego nawet za pośrednictwem kontaktu z panem prezydentem. Także to jakby jest już koniec. No, nie jest to moja rola, ale mogę starać się zrozumieć, kiedy ZIK, teraz ten proces się rozkręca się, oni są stosunkowo od niedawna, widzę, że pojawiają się samochody czyszczące wodniki, no by chciał, że jak był śnieg, to było minus 50, a teraz od razu się zrobiło lato. I nie ma tego deszczu, który pomógłby nam uprzątnąć trochę wodniki i ulice. Widzę, że firma zaczyna coś sprzątać, natomiast rola strażników, jaka jest tutaj? No taka jest, żeby przesłać informację do firmy, która ma, no tak czy inaczej, szanowni Państwo, pewien budżet. Dobrze, że oni o tym mówili, a nie ja, bo to jest ich rola. Natomiast no, tak jest jak ma tutaj stare, bo też nie wiem, jak oni dysponują finansami, miejmy nadzieję, że są na tyle duże, że pozwoli to na wykonanie spraw porządkowych w taki sposób, aby satysfakcjonować i Państwa, i mieszkańców. A teraz, co to strasznie, to w dwóch nas, powiedzmy, działamy. Z jednej strony
najważniejsze, staramy się ujawniać, podejmować interwencje do osób, które zaświęcają, bo to jest sens do sprawy. Ustaliliśmy już raz na zawsze, że nie ma sensu, żebyśmy, powiedzmy, latali za każdym, który się pojawia w niedzielę pod kalą targową i gdzieś tam jest ich dziesiątki tysięcy. Kiedyś padło hasło, że naprawdę przekroczone już lato się zrobiło, jest okres września na przykład, jak się zbliża, albo teraz wiosenny. No, zbliżamy się już do 50 tysięcy, a nawet więcej ludzi, którzy się pojawiają pod kalą targową. I drodzy Państwo, no mamy taki, a nie inny czas obecny w ogóle na świecie i w Polsce również. O tym kryzysie to się już mówi od dawna, więc przykład kali targowej to jest przykład tego, że po prostu ludzie handlują wszystkim i ten jakby nieporządek pozostaje. Był zgłaszany przez radnych miasta, był zgłaszany przez radnych tej dzielnicy i również i mieszkańców i osób żywo zainteresowanych porządkiem, jak postać pana Albina, który jest ze mną w stałym kontakcie w różnych porach dnia. I to jakby mamy na uwadze, natomiast mamy do tego również tereny zielone. Może kilka słów odnośnie brzegu Białowieży. Teren pracuje w straży 16 lat. Jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby ktoś kiedyś powiedział, dobrze, my to zrobimy. Nigdy. Ani melioracja, ani miasto. Raz czy dwa razy miasto miało dodatkowe fundusze, wykorzystaliśmy do tego, tak jak słusznie Państwo napisaliście w piśmie, pomoc osób, więźniów do posprzątania tego. Tylko trzeba mieć na uwadze, że musi być odpowiedni czas, żeby po nich jechać. Trzeba im na każdy ten czas dać nowy uniform, nowe ubranie, osłodzoną herbatę rozprawę i pomoc lekarską. I oni do tego jadą na miejsce. To też, żebyśmy nie myśleli w ten sposób, że to jest jak w latach 60., że więźniowie czy aresztanci wychodzą z Montelupich i sprzątają. To nie jest tak. Trzeba odpowiednią grupę osób, którzy ich nadzorują i odpowiednio w ramach nagrody te osoby wychodzą. W tym momencie jest to jakby już ograniczone, bo koszty niekoniecznie ponoszone, niekoniecznie przekładają się na zyski związane ze sprzątaniem. Co się stało z Białką? Mianowicie w związku z tym, że w zeszłym roku pracowaliśmy wraz z wolontariuszami z firmy Server z Wadowickiej, gdzie było około 300 osób, które porządkowały jakieś Państwa tereny. W tym roku bardzo dobrze, jakby z tej firmy strażnicy sami chcieli wziąć to w swoje ręce.
przyznam, że no nie, żebym się siebie wybierał, ale jest takie przyzwolenie społeczne. A nic, nie, lepiej, żeby malowali po murach, bo jak ten, to będą rozbijać klatki, albo jeszcze rozbijać nasze samochody. No, coś w tym faktycznie jest. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, czy jeszcze jakieś...